Wraz z kolejnymi aktualizacjami Minecraft stawał się coraz bardziej podobny do tego, co znamy dzisiaj. Już dodane zostały tak charakterystyczne rzeczy jak woda płynąca na 8 kratek, czy też opcje grafiki Fast i Fancy. Dzisiaj opowiem wam m.in. o pierwszym update'cie wypuszczonym w formie znanej zwłaszcza starszym graczom Minecrafta, mówię tutaj oczywiście o Secret Friday Update. Właśnie w jednej z takich aktualizacji została dodana jedna z ikon tej gry, wagoniki i tory. Ja jestem Ranger i zapraszam was na kolejny odcinek historii Minecrafta. Zanim jednak o sekretnym piątku, opowiem wam o aktualizacji, która wyszła dzień wcześniej, 17 czerwca 2010 roku. Była to bardzo obszerna aktualizacja, w której dodano wiele ciekawych elementów. Pierwszą i najważniejszą zmianą były znacznie ciekawsze jaskinie. Od tej wersji pojedyncze korytarze mogły mieć od 1 do 5 wyjść, dzięki czemu tworzyły bardziej skomplikowane sieci. Zwiększono także regionalność jaskiń, przez co w niektórych miejscach mogło być więcej wolnej przestrzeni niż stone. Od tego update'u źródła lawy i wody pod ziemią występowały częściej. Zwiększono także różnorodność grubości tuneli, żeby po prostu były one ciekawsze. Kolejną nowością, nie związaną bezpośrednio z jaskiniami, ale dotyczącą podziemnej części gry, było to, że generował się tam żwir oraz dirt. Innymi nowościami, niezwiązanymi już z podziemiami, było: od teraz na powierzchni generowało się więcej źródeł wody i lawy. Płynąca woda po spotkaniu z płynącą lawą tworzyły cobblestone'a, a woda wylana na blok źródła lawy tworzyła z niego obsidian. Oprócz tego pojawiło się także duszenie w blokach. Gdy nasza postać wpadała w jakiś klocek, ekran stawał się czarny, a my zaczynaliśmy otrzymywać obrażenia. Inną nowością było to, że lawa rozprzestrzeniała się na 4 bloki, a nie na 8, jak było to do tej pory. I ostatnim elementem tej aktualizacji było to, że od teraz na dnie mapy nie było nieskończonego jeziora lawy, zamiast tego pojawił się tam bedrock. Zanim jednak przejdziemy do następnej aktualizacji, chciałbym na chwilę zatrzymać się przy statystykach z tamtego okresu, które Notch wrzucił na swojego bloga. 17 czerwca 2010 roku 20 tysięcy osób kupiło grę na około 230 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, to jest mniej więcej 8,5%. Dla porównania, w poprzednich statystykach zamieszczonych przez Notcha 14 lutego niecałe 5 tysięcy osób kupiło Minecrafta na około 115 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, to jest niewiele ponad 4%. Możemy z tego wywnioskować dwie rzeczy. Popularność Minecrafta wciąż rosła i mało tego, rosła coraz szybciej. Przez 4 miesiące sprzedało się ponad 3 razy więcej kopii gry niż przez pierwsze 9. To jest naprawdę ogromny wzrost. Do tego dwukrotnie wzrósł udział procentowy graczy, którzy kupili grę wśród wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Pokazuje to, że dzięki temu, że Notch cały czas pracował nad wersją InfDev, która była dostępna jedynie dla użytkowników, którzy grę kupili, była ona już na tyle ciekawa, że zachęcała coraz więcej osób do zapłacenia pieniędzy. Jeżeli chodzi o statystyki, to by było na tyle, więc przejdźmy teraz do pierwszego sekretnego piątkowego update'u, który pojawił się dzień po poprzednim, 18 czerwca 2010 roku. Tak jak mówiłem we wstępie, zostały tutaj dodane minecarty oraz tory. Crafting tych przedmiotów był taki sam jak we współczesnych wersjach, jednak na tym podobieństwa się kończyły. Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć, jest to, że jest tutaj zupełnie inna ikonka wagonika. Mało tego, do takiego wagonika nie mogliśmy wsiadać. Służył on jedynie do transportu przedmiotów. Im więcej było do niego włożonych przedmiotów, tym warstwa swoistej ziemi w środku była wyższa. Takiego wagonika nie można było także zniszczyć. Co się zaś tyczy torów, mechanika ich stawiania i ustawiania się torów była bardzo trudna do zrozumienia. Tory zachowywały się inaczej niż we współczesnych wersjach, przez co praktycznie niemożliwe było ustawienie dwóch równoległych torów. Jeżeli chodzi o minecarty i tory, to by było wszystko, natomiast to nie wszystko, co zostało dodane w tym update'cie. Kolejnym elementem, także bardzo charakterystycznym dla Minecrafta, było to, że od teraz na żwir i piasek działała grawitacja. Ostatnim zaś elementem tego update'u było to, że wypadnięcie z mapy zabijało gracza. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Jeśli ten film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteś widzem, żeby po prostu nie przegapić kolejnych odcinków oraz innych ciekawych filmów, które na moim kanale się pojawiają.
Jeżeli zaś jesteś już widzem, ale chcesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnego mojego filmu, kliknij w dzwoneczek, który znajduje się obok przycisku subskrybuj, a następnie zaznacz opcję, by otrzymywać wszystkie powiadomienia. Spowoduje to, że będziesz otrzymywał powiadomienia na telefonie oraz na pulpicie zawsze, gdy wyślę jakiś film. I jeszcze na koniec chciałbym Was bardzo przeprosić za mój dzisiaj nieco zakatarzony głos, ale niestety tak to czasem jest, a chciałem Wam nagrać ten odcinek, tak więc jeszcze raz Was za to przepraszam, no i mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję, żebyście nie musieli słuchać mnie zakatarzonego. Tak więc to by było na tyle, widzimy się za tydzień w historii Minecrafta, no i oczywiście już niedługo w następnych filmach z innych serii. Cześć!